Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny tuning w tej grze i sprawdzimy sobie Z-Type'a dzisiaj. Jest to unikalny samochód z wyglądu. Zerknijmy może do jego wnętrza, jak to wygląda. Wow, klasycznie. Chociaż no, wiadomo, troszeczkę rozpikselowane, no bo to GTA, to nie jest gra wyścigowa, żeby te kokpity były super jakoś odwzorowane, nie patrzeć Grid Autosport. No bo to jest gra wyścigowa, symulacyjna, znaczy ma być symulacyjna, te kokpity to jest śmiech na sali po prostu. Mamy tutaj Z-Type'a, bardzo klasyczny wygląd i wow, jest to mega niski, wyjeżdżając z garażu. Jedno koło z tyłu jest praktycznie w powietrzu i słychać, jak tył tego samochodu obciera o podjazd. To jest bardzo ciekawe. Auto jest ogromne. Porównajmy może sobie do tego małego tutaj samochodu. Małego, nie małego. Takie mam wrażenie, że on jest... Ten samochód, który tam pojechał, on mi sięga tak do klamki od drzwi. To auto jest ogromne, Z-Type. Muszę aż sobie oddalić kamerę, bo nie łapię całego auta. Porównamy sobie do jeszcze jakiegoś. Wow, ale brzmi nawet bardzo ciekawie. Z-Type. Posłuchajmy. Kurde. No ale każdy chyba tutaj przyzna, że samochód jest bardzo ciekawy z wyglądu. Zerknijmy może, jak wygląda na zewnątrz z daleka. Wygląda sobie tak, no na pewno wśród innych samochodów, które tutaj jeżdżą, a także samochodów graczy, wyróżnia się, no to nie podlega na pewno żadnym dyskusjom. Auto jest unikalne, no, wystarczy na nie popatrzeć. Przypomina mi troszeczkę samochód tej babki, która posiadała 101 Dalmatyńczyków. Z filmu 101 Dalmatyńczyków. 101 ich było, cholera wie ich było. 101 chyba, tak mi się zapamiętało. Auto jest niesamowite pod względem wyglądu, wyróżnia się i to jest jego duży, duży plus, tak myślę. Z-Type należy do klasy klasyki sportowe. A teraz porównajmy sobie może wielkość tego auta. Tu mamy dupstę, samochód już dosyć duży. No i zerknijmy. Tak? Z-Type jest nieco dłuższy. Na pewno nie jest wyższy. Wrażenie z tego, że on jest mega długi. No kurde, tu mnie jakiś koleś chciał pobić, bo ja siedzę sobie w moim aucie. What the fuck? Wrażenie z tego, że on jest super długi, sprawia także fakt, że jest mega niski. Samochód nie jest jeszcze przeze mnie obniżony, nie jest w ogóle w żaden sposób tuningowany, a już posiada takie obniżenie standardowo, że szok. Tutaj mamy taki dosyć długi samochód, ja sobie tak porównuję tą długość. On wizualnie wydaje się bardzo długi przede wszystkim. Długie rzeczy są fajne. O! Nie? Także wow! Jest duży, jest naprawdę duży i to robi wrażenie. No ale co mogę powiedzieć o parametrach jezdnych przed tuningiem? Są świetne. Auto przede wszystkim bardzo fajnie się prowadzi, przyjemnie. Nie jakoś tam hardkorowo skręca, skręca bardzo fajnie, nie jakoś tam super mocno, ale w takich właśnie normach. I też mam takie wrażenie, że ja mam cały czas nad nim panowanie. Na przykład jak wchodzę w ten taki ślizg, to mogę nagle skręcić w stronę, nie wiem, zakrętu czy poślizgu i on odzyskuje panowanie. No, to jest takie niesamowite i bardzo unikalne uczucie właśnie dla tego samochodu. Myślę, że niewiele aut właśnie coś takiego posiada. Zajdźmy sobie teraz do tunera. To jest bardzo ciekawe. No. Fajnie się jeździ tym samochodem. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, ale trzeba też przyznać, że ten promień skrętu jest dość duży i tutaj nie ma się co dziwić, auto jest bardzo długie i fajnie, że Rockstar dość ciekawie to odwzorował tutaj. Wjeżdżamy sobie do tunera, ja nie wiem czy u tunera my to jakoś dobrze uchwycimy ten samochód. Pewnie będzie, a nie, jest w miarę okej.
Jest okrólony. Ten tył jest bardzo ciekawy. Ja nawet nie wiem, do jakiego auta to porównać, bo się kompletnie nie znam na tych starszych samochodach. I zanim, ja mam bardzo mało kasy, więc wybaczcie, ale ulepszę tylko samochód pod względem osiągów i już widzimy, że statystyka prędkości bardzo wykracza poza standard. Jest to samochód z klasyków sportowych, a więc nie powinien dorównywać tym hipersamochodom, a tymczasem on, jeśli wierzyć tym statystykom oczywiście, wiadomo, że są to przekłamane i to mocno niekiedy, szczególnie po tuningu, ale ta prędkość daje do myślenia. No, często właśnie samochody, które mają tę prędkość wymaksowaną, są naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Dobrze, widzimy, że mamy tutaj parę opcji poza tuningiem takim standardowym, jak dla większości samochodów. Więc zerknijmy sobie. Silnik już ulepszyliśmy, materiały wybuchowe to raczej nie. Samochód ostatnio był sporo detonowany przez innych graczy. Nie wiem, czy inni mi zazdroszczą, czy co. Po prostu jest fajne detonowanie, nie mam pojęcia. Grille. No i tutaj mamy kilka opcji, dwie. Poza tą standardową. Ta standardowa opcja jest bardzo fajna, ale kuszące jest to, aby dać taką opcję. Ponieważ jest inna. Tylko i wyłącznie dlatego. Reflektory. I tutaj możemy sobie dać takie zamknięte czy przymrużone mroczne oczy. Ok, bardzo ciekawe. Maska. Możemy dać sobie taką groźną maskę z ciekawymi wlotami albo wylotami powietrza. Mnie się podoba bardzo ta gładka maska. Wydaje mi się, że pasuje do tego samochodu. W ogóle ja mam takie wrażenie, on jest mega długi, mega długa maska. Ja mam wrażenie, że na w pewnym momencie przy samym końcu, jak patrzeć od strony kabiny, czy kokpitu, czy kabiny po prostu, ja mam wrażenie, że ta maska troszeczkę się wygina aż tak do góry. Ale to jest tylko może złudzenie optyczne, bo może takie wrażenie sprawiają ogromne błotniki z przodu. Ta maska wentylowana, tak nie do końca mi się podoba, więc bez maski. Reflektory. Możemy dać ksenonowe. Zestawy neonowe. Wow. No nie wiem. To jest klasyk sportowy. Czy do klasyków sportowych zamontowalibyśmy neony? Raczej nie. Ale samochód jest na tyle unikalny i na tyle dziwny i ciekawy, że w GTA nawet by te neony jakoś tam pasowały. Z tym, że ja nie będę ich instalował, bo mi po prostu nie pasują. Dobrze, dajmy sobie czarną tablicę i lakierowanie. Tutaj wybrałem sobie taki kolor. Chciałem poeksperymentować z tymi kolorami i dałem właśnie taki czerwony z perłowym kolorem. Chyba. Aha, okej, nie dałem perłowego. Dziwne, myślałem, że dałem. Czarny wygląda fajnie. Taki biały z czerwonymi zakończeniami. No nie wiem, jaki tutaj wybrałem sobie czerwony, bo chciałem sprawdzić, jak to wygląda, ale można dać sobie. Man, ciemny błękit. Ten wygląda fajnie. Ten już taki za ciemny, ale ten wygląda naprawdę spoko. Ten nie, taki szpitalny, taki kolor. Nie wiem, czy jest samochód w GTA, do którego bym dał właśnie taki. Żółty wygląda za żółto, ten wyścigowy żółty. Nie. Tego bym zdecydowanie nie dał. Wow. Najbardziej jak do tej pory podobał mi się tamten błękitny. I czarny wygląda też spoko, ale dajmy sobie ten błękitny. Kosmiczny błękit. Właśnie nie wiem, ten mi się wydaje nawet troszeczkę taki bardziej wyblakły, o ten. A ten taki bardziej żywy, więc dajmy sobie tego. Myk. I perłowy. Jaki tutaj wybrać? Diamentowy. Jakiś taki fajny odcień, ciekawy może by zrobić. Kremowy. Śnieżna biel, lodowa biel. Podoba mi się to. Myślę, że fajnie będzie wyglądało, jak będziemy jechać, widząc ten samochód z tyłu na mojej ulubionej kamerze, jak ten cały tył samochodu będzie tak lśnił. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolor dodatkowy, metaliczny. I tutaj chciałbym wybrać właśnie taki sam. Jak mamy? Chyba, że dać czarny. Wow, czarny wygląda naprawdę fajnie w tym dodatkowym kolorze. No.
Niech sobie będzie, wygląda spoko. Dobrze, i możemy sprzedać auto za 600 tysięcy dolarów, to jest kozak. Dodatkowo progi można zainstalować. Chcemy takie progi, czy nie? To jest właściwie taki jakby stopień dla kogoś. No tu mam dylemat. Ten próg to tak naprawdę nic specjalnego. Tak się zastanawiam, czy ja bym chciał mieć taki próg. Troszeczkę właśnie psuje kształt tego, taki feeling z tego samochodu, taki unikalny feeling. Sprawia, że cały ten kształt przestaje być taki nieregularny. Nie. Progów nie będziemy instalować. Skrzynia biegów. Nie udało się wymaksować, a to dziwne. Oh man! Nie mam kasy! Shit! Skończył się tunik w GTA! Nie mogę kupić sobie turbo! Tak mało kasy mi zabrakło, muszę zrobić szybko jakąś misję. No dobra, szyby, pancerz, no tutaj też nie mogę sobie na to pozwolić. Także na razie bez turbo sobie pojeździmy tym samochodem i sprawdzimy tą prędkość maksymalną. Jeśli można wierzyć zegarom, które tutaj mamy, możemy sobie także w tym samochodzie zrobić jakąś misję. Czemu nie? Misję można robić w pojedynkę, więc myślę, że dam sobie radę zarobić trochę kasy, aby starczyło mi na turbo do tego auta. A teraz pojedźmy sobie na autostradę. A może nie. Może chodźmy od razu zrobić misję. Jedziemy. Misja rozwałka. Biorę mój nowo stunigowany samochód. I powozimy się troszeczkę. Walczę w pojedynkę, ale myślę, że dam radę. Jedziemy do konkurencyjnego salonu samochodowego i trzeba tam prawdopodobnie zniszczyć wszystkie auta. No i zerknijmy teraz na samochód. Tak, troszeczkę ta lodowa biel, czy śnieżna biel perłowego koloru przebija spod spodu. Bardzo mi się to podoba, moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. A co ty o tym myślisz? Podoba ci się? Ładnie to wygląda. Samochód brzmi ok, chociaż ten dźwięk jest troszeczkę, ja bym powiedział, przytłumiony. Nie spojrzałem nawet na zegary, jak to tutaj przyspiesza. No te zegary są troszeczkę takie przydymione jakby. Rozpikselowane bardziej. No dobra. Zrobimy to bardziej klasycznie. Nie będę tutaj niszczył szyb w moim samochodzie. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy podpalić to benzyną. Podłożyć bomby. A podpalmy to benzyną. Okej. No jeszcze nic nie zniknęło. Ale tutaj musimy dać większą plankę. Okej. Tutaj jeszcze pociągnijmy sobie sznurek benzynki, tak żeby było bliżej, a co? I zobaczymy, czy uda się to zdetonować. Myślę, że nie. Myślę, że to będzie za mały firepower. Weźmiemy sobie jakiś pistolet z tłumikiem. Pistolet. Okej. Schowamy się do auta, że to niby nie my. No bo kto by chciał robić takie rzeczy w takim pięknym aucie. Okej, jeden się podpalił. Drugi. Trzeci. Czwarty. Wow! Proszę bardzo. Pięknie. Okej, wygląda na to, że sprawa załatwiona, więc trzeba teraz szybko zwiać przed policją. Okej. Ukryjmy się gdzieś tutaj. No i ponieważ samochód jest gabarytowo bardzo duży, więc nie będzie go tak łatwo schować. I tutaj przydadzą się umiejętności kierowania pojazdu. Ojej! Trzeba go po prostu bardzo dobrze gdzieś ukryć. Okej. Zajedziemy sobie tutaj. Ładnie uciekniemy przed policją. Tu mnie jeszcze mogą zauważyć. Ale tu chyba można się schować. Okej, schowaliśmy się.
Teraz wystarczy udać się do salonu i odebrać gotówkę, która mam nadzieję starczy mi na dokończenie tuningu. Wow, dopiero teraz tak sobie spojrzałem, jak ten samochód wygląda w nocy. Te światła wyglądają niesamowicie. Tak jakby był obrażony albo wkurzony na kogoś. Jeszcze nie sprawdzałem, jakby wyglądały inne felgi niż te, które są zainstalowane w tym aucie teraz. I chyba nie spojrzałem jeszcze, jakby wyglądało zawieszenie. Bo troszeczkę zbulwersowałem się tym, że nie mogę tego samochodu stunigować do końca. A krążą plotki, że jest to jeden z najszybszych samochodów w grze. Także, no, trzeba by było to sprawdzić. Najszybszych, a zdecydowanie samochodów, które ponoć osiągają najwyższą prędkość w tej grze. To jest bardzo ciekawe i za wszelką cenę chciałem to sprawdzić, a nie skupiłem się też na innych bardzo ważnych rzeczach, które trzeba by było koniecznie obadać w tym samochodzie. Dlatego zajedziemy sobie jeszcze raz do tunela samochodowego i obadamy, mam nadzieję tym razem, wszystko do końca. Trufade Z-Type. Ok. Kupię turbo czy nie? Tadam! Turbo kupione. Zostało mi naprawdę niewiele kasy. Te koła wydają się, jakby miały naprawdę duży cal. A jeszcze jestem ciekawy, czy można w ogóle to obniżyć? Ha! Ja chyba nie bez powodu nie zainstalowałem obniżenia w tym samochodzie, bo tego obniżenia zainstalować się nie da, bo tej opcji tutaj nie ma. Zerknijmy sobie może na felgi. Koła. Są koła. Dobra, chociaż koła możemy sobie wymienić. Luksusowe i uwaga. Co za ból. No czegoś takiego ja bym na pewno nie zainstalował w tym samochodzie. To jest okropne. Lowriderowe. No i tutaj sytuacja wygląda już znacznie lepiej. Muscle. Tutaj, no jedynie te mogłyby pasować. Takie, no też nie do końca. Na razie lowriderowe są najlepsze, terenowe. Boże, nie. Sportowe. Odpada. SUVy. Wow. No tutaj już sytuacja wygląda lepiej, ale... Oh man. No, te wyglądają bardzo ciekawie w tym samochodzie. No, te felgi wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Bo one też są takie egzotyczne, bym powiedział. I moim zdaniem pasują. Pasują w jakiś tam sposób. Nie wiem w jaki, ale mi po prostu pasują. Ale okej. Zobaczmy sobie jeszcze tamte tunelskie. No i tutaj też sytuacja nie wygląda tak najgorzej. Te w miarę pasują. Ale tak czy inaczej, lowriderowe to są felgi przeznaczone tylko i wyłącznie do tego samochodu. Zobaczmy. O, te są ciekawe. O, no. To są lowriderowe po prostu. Jakiego dolara możemy sobie zapieprzyć. A, to ciekawe, właśnie tak patrzę na te standardowe i te standardowe wydają się trochę szersze. Przynajmniej ta opona ma taki inny profil, no nie? I one wydają się przez to właśnie szersze. Fajnie, że można tutaj tak wszystko to ładnie zobaczyć. A tak na marginesie to wygląda w ten sposób, jakby te felgi standardowe były po prostu taką mniejszą wersją tych felg. Dlatego moim zdaniem fajnie by było, jakbyśmy sobie wybrali właśnie te. Kasy mam niewiele, ale może starczy jeszcze na kolor. Na kolor starczy, na pewno nie starczy na... projekty. O, tutaj by taki projekt też pasował. Bardzo to pasuje, tylko wtedy bym musiał mieć biały kolor samochodu, to już by w ogóle pasowało. Na ulepszenie kuloodporne mi już kasy nie starczy, na dym spod opo nawet mi nie starczy, ale starczy mi na szczęście na kolorku. No i tutaj malują się właściwie te szprychy, kolorują. No starczy mi, ledwo, ale starczy. Patrzę sobie te kolory, ale tak naprawdę nie wiem na co się zdecydować. Nie chciałbym na pewno mieć felg pod kolor. Ten podstawowy, ale pod ten drugi kolor, takie czarne, może jakieś takie antracytowe, te mi się podobają. No i dobra, całą kasę wydałem na tuning znowu, ale auto wygląda nieziemsko.
Wow, i te światła, te reflektory. Moim zdaniem kozak. Takie nowoczesne wydanie klasycznego pojazdu. I teraz pytanie do was. Czy zainstalować tutaj neony? Czy to będzie pasowało? Oczywiście, jeśli patrzylibyśmy na ten samochód pod względem starych samochodów klasycznych, no to powiedzielibyśmy absolutnie nie, ale jeśli spojrzymy na ten samochód pod względem unikalnego wozu w GTA Online, no to sytuacja może się troszeczkę zmienić, bo jednak w online można się bawić na różne sposoby i z samochodami można robić to, co nam się tylko podoba. Dlatego pytam was, co o tym myślicie, aby zainstalować tutaj jakieś neony. Śmiga niesamowicie, jest mega szybki. Ja właśnie tak kiedyś widziałem, jak jakiś koleś jechał na napad, na rozpoczęcie, na przygotowanie jakiegoś tam. I ja byłem zaskoczony, jak taki wielki, długi samochód może tak szybko pędzić. Wyglądał unikalnie i troszeczkę mnie obrzydzał, że on jest taki niepasujący do reszty tych samochodów tutaj w GTA. No bo gdzie nagle taki... Wow, prawie mi się rozbił. To jest właśnie doprowadzenie w tym samochodzie. Ja mam naprawdę wrażenie, że ja cały czas mam nad nim kontrolę, nawet w takiej losowej sytuacji, że prawie bym się rozbił o jakiś inny samochód, który gdzieś tam wystał za wzgórza, a jednak miałem tą możliwość sterowania nim w ten sposób, żeby go opanować. Ten promień skrętu, szczególnie przy hamowaniu, nie jest zbyt duży i trzeba mocno przyhamować, aby wyrobić na zakręcie, także nawracanie jest takie dosyć kłopotliwe, chyba żebyśmy spalili kapcia i wtedy ładnie nawrócili. Przyczepność jest dobra przy niższych prędkościach, a zobaczmy, co się dzieje przy wyższych. No kurde, jestem naprawdę zaskoczony, nie każdy samochód radzi sobie z czymś takim. Jeszcze raz spróbujemy się rozpędzić do jakiejś tam większej prędkości. I ta droga jest dość wyboista, więc tym bardziej jest to dodatkowe utrudnienie. No i tutaj samochód... Ojej! Potrąciłem wszystkie dziwki. No, pożyteczna sytuacja. Ale samochód wydaje się być bardzo stabilny, bardzo przyczepny. Nie do końca. To nie jest oczywiście progen T20, ale jest dosyć przyczepny. Natomiast nie jest jakoś super przyczepny, tylko sprawia takie wrażenie moim zdaniem. A to dlatego, że ten promień skrętu nie jest duży. I nie możemy nim tak mocno od razu skręcić, przez co on nie wpada w taki mocny poślizg. Oczywiście to jest moje zdanie, może się różnić od twojego, jeśli uważasz, że jest inaczej, pisz w komentarzach. Moim zdaniem jest to bardzo szybki samochód, który każdy gracz, który chce ścigać się na wyścigach, powinien mieć w swoim ekwipunku. Porównywane do właśnie Lampadati Casco Trufade Z-Type jest. Powiedziałem trochę jak Yoda, ale na pewno wiesz, o co mi chodzi. Auto jest dość szybkie. No sprawdźmy na tym liczniku, ile to wyciągnie. Znaczy w moim odczuciu jest szybkie. Ładnie się zbiera. Naprawdę przyjemnie się prowadzi. Prędkość maksymalna według wielu graczy jest bardzo wysoka w tym samochodzie. Woo! Aj i wyleciałem. Nie lubię jeździć na tej kamerze z kokpitu. A ten kokpit muszę tutaj jednak dać troszeczkę na minus, no bo zwróćmy uwagę, to wszystko jest tutaj dosyć rozpikselowane. Oczywiście większość kokpitów jest właśnie tak zbudowana tutaj w GTA, ale ten kokpit jest wyjątkowo rozpikselowany. Może to moje ustawienie graficzne, chociaż tekstury są ustawione na wysokie. A te kokpity i tak powinny być dosyć ładne tutaj. To jednak takie nie są, ale jak wspomniałem, to jest GTA, to nie jest tutaj najważniejsze. Pan Z-Type i tak robi niesamowite wrażenie. Samochód jest szybki, efektowny, efekciarski i myślę, że zadowoli takiego bardzo wybrednego ludzka jak ja, który chce mieć unikalny samochód i jednocześnie takim unikalnym samochodem się pościgać. No i trzeba czasami uważać na dość hardkorowo ostre zakręty, takie jak na przykład tutaj, gdzie czasami możemy mieć problem z wyrobieniem. Czasami, bo przeważnie się udaje. Z-Type, Trufade, tak? Powiedziałem dobrze? W każdym razie Z-Type, wiecie o co chodzi. W moim wykonaniu w GTA Online prezentuje się tak. Bardzo dziękuję za wyświetlenie, bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się, na razie.
pa, pa. Tych najmocniejszych karabinów. Pa. I w ten sposób strzela, więc nic takiego nadzwyczajnego, mógłbym powiedzieć. To jakby nie jest, nie wiem...